Witam serdecznie miłośników, sympatyków, przyjaciół oraz wrogów telewizyjnego Polskiego Radia Edmonton w kolejnym 1041 wydaniu, pierwszym powakacyjnym wydaniu tego programu, bo nie wiem, czy wszyscy zdążyli się zorientować, ale w ostatnim programie, który był 3 tygodnie temu, zapowiadałem, że Polskie Radio jedzie na wakacje na wyspę Vancouver, do miasta Victoria. A dlaczego tam się pojawiłem? Oczywiście wyjaśnię dzisiaj na pewno. No i przy okazji pokażę Państwu miłe informacje z tamtego miejsca. Skąd się wziął ten kapelusz po raz pierwszy w programie? Otóż zaraz po moim wstępie obejrzycie Państwo krótkie wideo, które wyjaśni w zasadzie wszystko, dlaczego byłem w Vancouver i dlaczego w ten sposób byłem ubrany. Witam serdecznie. W dzisiejszym programie wiele, wiele ciekawych, interesujących spraw, problemów i pyskówek, czy też najróżniejszych innych bzdurek. W każdym bądź razie najważniejszą rzeczą jest, drodzy Państwo, że właśnie wczoraj PiS usunął naszego konsula RP w Vancouver, a powodem usunięcia jego ze stanowiska konsula w Vancouver był nasz Tomasz Łukaszuk, o czym chętnie Państwu wytłumaczę w dzisiejszym programie i na pewno wiele będziemy mówili jeszcze o tym w rozmowach naszych na 4K Masze z Jerem Raczkowskim. Proszę Państwa, jeżeli chcecie w całości usłyszeć i przeczytać artykuł, który się ukazał na temat konsula RP w Vancouver, to proszę wejść na moją stronę Bogdan Korol-Konikowski lub Polskie Radio Edmonton, na której znajdziecie Państwo cały wielki artykuł, który wyjaśni wszystkie historie. Jeszcze raz witam serdecznie, powakacyjnie. Już teraz będziemy regularnie każdej soboty pojawiać się przed Państwem o godzinie 5-6 nad ranem, tak żeby Polska też mogła spokojnie sobie obejrzeć. Witam serdecznie i let's go! Please stand up for the bride. Unexpected obstacles. You next. Oh no. And Miriam, welcome and thank you for being here. They are delighted that you are here today to share in their joy during this wonderful moment in their lives. We are gathered here today to celebrate one of life's greatest moments, to give recognition to the worth and beauty of love, and to add our best wishes, which unite these two people in front of us.
Now may those who wear these rings live in love all their days. Alberto and Miriam, we have heard your promise to share your lives in marriage. We recognize and respect the covenant of marriage you have made here for myself and all your witnesses. Therefore, in the honesty and sincerity of what you have said and done here today, it is my privilege and delight to be the first one to introduce you as husband and wife. And you may seal your vows with a kiss. There, that's great. Now I'm going to invite the two witnesses and the bride and groom. Tak więc, drodzy Państwo, jesteście teraz poinformowani, dlaczego ten kapelusz i co się działo. Wesele rzeczywiście i cały uroczystość ślubna mojej pierwszej córki, najstarszej z wszystkich moich dzieci. Był ślub w Wiktorii. Moja córka Miriam wyszła za mąż za Alberta. Alberta to również nazwa naszej prowincji, także Alberta z Albertem. Mamy jakieś koneksje, jakby nie było. Tak wyglądała uroczystość zaślubin. Później było wesele, na którym byłem oczywiście dyskjokejem i master ceremonii, także wszystkie trzy możliwe funkcje w tym przypadku objąłem po raz pierwszy chyba w życiu. Father of the bride, ojciec panny młodej, disc jockey i master ceremonii. A jak każdego tygodnia obchodzimy urodziny naszych przyjaciół. Niestety przez ostatnie dwa tygodnie, ponieważ nas nie było, urodziny przyjaciół nie zostały oficjalnie zapowiedziane, ale zaraz od 31 lipca będziemy już Państwu teraz regularnie je przekazywać. Pani Ewa Babski miała 31 lipca urodziny. Ewo, wszystkiego najlepszego. Razem ze z panem Sławomirem Stadnikiem. Oczywiście oni oboje nie mają nic ze sobą wspólnego, ale wspólne jest to, że 31 lipca obchodzili swoje urodziny. Ewa Smoleń obchodziła 1 sierpnia, a Marcin Małęcki 2 sierpnia. Marcin Małęcki jest dyrektorem muzycznym Radia Nakło. To jest niedaleko Bydgoszczy, 107,5 FM. Jest prezenterem radiowym i również disc jockeyem. Wszystkiego najlepszego, Marcinie. Ania Pokorski z Edmonton obchodziła 3 sierpnia swoje urodziny, a zaraz po niej 4 sierpnia Czesiu Łuszczyk. Czesiu, wszystkiego najlepszego, jeżeli nas słuchasz, życzymy ci wielu radości. 5 natomiast Paweł Jarmołowicz i Piotr Gawrysiak obchodzili swoje urodziny, czyli dzisiaj, a jutro Urszula Kozina i pani Wiesława Kościołek. Dla wszystkich solenizantów, jak każdego tygodnia, oprócz tych dwóch tygodni sprzed wakacyjnych, śpiewa Woj Anuszkiewicz, a ja życzę wam wszystkiego najlepszego z waszych urodzin. Happy birthday, everybody! Jakby kogoś szukała w ciemności i nie
nowym chłodem opona zawiewa, jak z jabłoni się sypie co dnia. Harmonizm, więc kogo ci trzeba? Chłopcze, przyznaj się, czego ci brak? Państwa, smutna wiadomość. W minionym tygodniu zmarł Józef Bereźnicki. Świętej pamięci Józef Bereźnicki urodził się we wsi Studzianki w województwie stanisławowskim w listopadzie 1932 roku. Wraz z rodzicami i bratem Władysławem został deportowany przez Sowietów w okolice Archangielska. Cała rodzina zmuszona była do ciężkiej pracy o głodzie i chłodzie. Po napaści Niemiec na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku i tzw. amnestii ewakuowani zostali wraz z Wojskiem Polskim do Persji. Pod koniec 1942 roku znaleźli się w Indiach w polskim osiedlu uchodźczym Waliwade, liczącym około 5 tysięcy osób. Polski rząd na uchodźstwie i brytyjskie władze zaopiekowały się uchodźcami, dając im zakwaterowanie i wyżywienie, a dzieci poszły do polskiej szkoły harcerstwa i brały udział w zajęciach sportowych i tanecznych. Po zakończeniu wojny i likwidacji osiedla w 1947 roku rodzina Bereźnicki znalazła się w Kanadzie w mieście Edmonton, a Józef po skończeniu edukacji inżynieryjnej pracował w Edmonton, udzielając się jednocześnie działalność społeczną Polonii, a w 1963 roku został prezesem Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego w Edmonton i przez kolejnych 10 lat pracował w zarządzie. W 1992 roku został wybrany prezesem klubu akademickiego, zainicjował istnienie Polish Heritage Society. W 1995 roku został prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta i w tym czasie Polonia obchodziła stulecie istnienia. Między innymi należy przypisać Józefowi zasługi przy wydaniu książki Polonia in Alberta i budowie pomnika poświęconego czterem generacjom Polonii. Za swą pełną poświęcenia pracę społeczną otrzymał wiele odznaczeń od rządu Kanady i rządu RP. Dla uczczenia pamięci Józefa Bereźnickiego Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie w Edmonton przekazuje czek w wysokości $1000 na pomoc polskiej akcji humanitarnej Polakom na wschodzie. W imieniu zarządu Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego, członków tej organizacji oraz własnym składam żonie Krystynie z rodziną serdeczne wyrazy współczucia, dedykując ten wiersz Feliksa Kondarskiego pod tytułem Tułacze. Maryla Hasek, prezes Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego Edmonton. Marylko, dziękujemy Ci serdecznie. Oto ten króciutki wiersz Feliksa Kondarskiego. Odchodzą od nas najbliżsi, odchodzą od nas najdrożsi. Wypala się płomyk życia, iskierka po iskierce. O jeden pogodny uśmiech znowu jesteśmy ubożsi, jesteśmy znowu biedniejsi. O jedno pogodne serce. Pamiętasz liści szept i wyznania naszych ust, gdy
barwny kwiecień szedł i szczęście niósł. Minął letniej nocy sen, urok rozwiał się jak dym i tylko jedno wiem, że źle mi z tym. Bez ciebie świat to dzień bez słońca, gdy wieje chłodny wiatr i liście strąca. Bez ciebie świat cichy, pusty trakt, droga donikąd. Tyle było szczęścia w nas, kiedy mocno pachniał bez. Kochałem tamten czas, gdzie on dziś jest. Państwo, nasz serdeczny przyjaciel, kolega Krystian Michał Waluga zmarł 18 lipca tego roku w Kelonie. Znała go Polonia emigracyjna lat 80. i Krystian pozostawił wielu przyjaciół w Edmonton. Krystian urodził się w Polsce w rodzinie Agnieszki i Antoniego. Lata 81 roku czteroosobowa rodzina zostawiła wszystko i uciekła z Polski do Austrii, gdzie zamieszkali w obozie dla uchodźców. 4 miesiące po wyjeździe z Polski sponsorowano im wyjazd do Kanady, a w listopadzie polecieli do Edmonton i zostali przewiezieni do Grand Cache w Albercie, gdzie Chris rozpoczął pracę w kopalni węgla Smoky River. Niestety kopalnia została zamknięta zaledwie kilka miesięcy później, a Chris znalazł tymczasowo pracę w w północnej terytorium. Najtrudniejszą pracę w jego życiu, jak twierdził, to była ta praca. 1,5 roku po przybyciu rodziny do Kanady w Hinton otwierano nową kopalnię węgla, gdzie Chris dostał pracę jako ładowacz wagonów, dopóki nie zaktualizował swoich niektórych kursów i uprawomocnił swój ticket millwright. Pracował w Greg River Mine aż do jej zamknięcia w 2000 roku.
Kiedy to zajmował trzecie miejsce w firmie pod względem stażu pracy i wraz z kilkoma innymi pracownikami remontował sprzęt w kopalni i jako jeden z ostatnich ją opuścił. W 2003 roku Chris i Alicja przeprowadzili się z Hinton do Kelowny. Chris zrobił to wszystko, przyjeżdżając do Kanady tylko z dwiema walizkami w ręku i rodziną na holu, nie znając jeszcze języka, prawie tak jak my wszyscy w latach 80. Był człowiekiem inteligentnym, żywym, pasjonatem historii Polski i Europy. Kochał zwierzęta, jedzenie i od czasu do czasu przemycał papierosa. Niedobrze, Krzysiu. Bardzo tęskni za nim rodzina. Krzyśku, tato, dziadek, będziemy cię szukać w tęczach, tak jak nas prosiłeś. Zgodnie z życzeniem Krysa w pogrzebie wzięła udział tylko najbliższa rodzina. Zamiast kupować kwiaty, poświęć trochę czasu na wspomnienie mężczyzny, którego kochaliśmy. Wznieś za niego kieliszek, opowiedz dowcip, zrób coś miłego dla swojego sąsiada lub wydaj pieniądze na cele charytatywne, bliskie twojemu sercu. Żegnamy cię, przyjacielu, serdecznie i będziemy szukać ciebie w tęczy. Czas niewyspany, zdyszany. Czas przeklinany co rano. Blady czas, chudy sklera bez duszy. Ten twój czas to jest wszystko, co masz. Twój przyjaciel na dobre i złe i twój wróg, co wydziela ci tlen. Na twym czole on znaczy swój ślad, by być zawsze na czas. Czas w kąt wagonu wciśnięty. Czas wciąż spóźniony, zgoniony, święty czas. Twe powietrze i woda. Twój czas to jest wszystko, co masz. Najpiękniejszy kochanek, amen. Czas, twe ostatnie pytanie, więc to już tylko tyle dał czas. Znana i renomowana restauracja Continental Treat przy Wide Ave w Edmonton otworzyła podwoje nowej lokacji w centrum miasta na skrzyżowaniu 96 ulicy i Jasper Avenue. Continental Treat Fine Bistro w swojej nowej i obszernej lokacji serwuje najznakomitsze potrawy kuchni europejskiej, przepyszne zupy, sznycle, zrazy zawijane i pierogi oraz bogaty repertuar światowej klasy win i arsenał europejskich i lokalnych browarów. Continental Treat przyjmuje zamówienia na specjalne okazje jak małe wesela, urodziny, chrzciny oraz spotkania rodzinne i biznesowe. Po rezerwację proszę dzwonić na numer 780-758-0442 i prosić o Sylwestra Borówkę. Zapraszamy!
11 lipca, tuż przed moim wyjazdem na wakacje, w parku przy Strathcona Farmers miał miejsce Chopin Festival in the Park. Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 3 w Edmonton, zorganizowała przepiękny festiwal utworów Fryderyka Chopina z udziałem artystów z Toronto oraz Edmonton. Zapraszam do obejrzenia fragmentu tego kilkugodzinnego koncertu, który miał miejsce na świeżym powietrzu, w którym pani Halina Madej, prezes organizacji, zapowiada naszego znakomitego pianistę, doktora Mikołaja Warszyńskiego. Jak obiecała pani prezes, ten festiwal będzie miał miejsce każdego lata, także zarezerwujcie sobie czas w lipcu na festiwal muzyki Fryderyka Chopina w parku. Proszę bardzo, pani Halino. Ladies and gentlemen, dr Mikołaj Warszyński. Thank you, Halina Madaj. I'd like to just acknowledge again that our main sponsors of the concert today is Halina Madaj and the Polish Canadian Women Federation. So thank you to them for hosting this incredible event. We also have other sponsors, the Veteran Society, Polish Veteran Society, and also the Chopin Piano Studio of Edmonton. And we're lucky to have with us today on the piano technician Calvin Wong sitting over there, and also the piano amplification by Bogdan Konikovsky working here at the camera. So thank you to those gentlemen, hats off. And with that, I will start my program. Thank you, Halina. So I will perform Etude to start, Opus 25, number 1, following that up with the second movement of the Chopin Piano Concerto number 2, which is done for not normally heard as a solo piece, but in Chopin's time, you know, him being the salon composer and playing for, you know, little groups of people, he would have done this himself, so you can get a chance to hear how it was done in the salon version. So that would be the piece coming up after the Etude. All right, thank you. Thank you.
Drodzy Państwo, w minioną sobotę, 29 lipca, miała miejsce inauguracja klubu nocnego w Continental Treat Bistro w downtown Edmonton. Wszystko poszło zgodnie z planem, a dodatkową atrakcją wieczoru była skromna uroczystość 45. rocznicy pożycia małżeńskiego stałych bywalców polskich dyskotek państwa Wandy i Mariana Iśka-Pukowiec, którzy w wybornym towarzystwie przyjaciół spędzili wieczór przy dobrej kolacji i świetnej zabawie prowadzonej przez Nestora polskich dyskotek Bogdana Korala-Konikowskiego, który tym razem wcielił się w rolę DJ-a z filmu Saturday Night Fever, bo tak nazywa się właśnie ta wieczorna impreza, Saturday Night Disco Fever. Continental Treat jest świetnym miejscem do celebracji tego typu uroczystości. Serdecznie zapraszamy. A dla jubilatów ulubiona ich piosenka Marian i Wanda Bukowiec, 45. rocznica ślubu. Gratulacje dla Was, kochani. Naprawdę jesteście wspaniałym małżeństwem. Obserwuję Was od wielu, wielu lat. Wszystkiego najlepszego. Happy anniversary. Kobietę biorę ciebie mała. Chcę byś tu została. Chcę byś skarbie mnie tej nocy mocno całowała. Lubię jak się droczysz, myszko. Lubię jak dochodzisz. Uważaj moja mała, żeby się nie zakochała. Dla mnie zatańczysz teraz dla mnie. Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie. Oj tak ładnie. Ładnie. Bujaj się tak ładnie. Tylko dla mnie. Rozkładam nogi twoje i biorę to co moje. Kolejną nockę skarbie spędzamy już we dwoje. Chciałaś mieć łobuza jak twoje koleżanki. Podejdę teraz bliżej, ja zerwę z siebie majtki. Będziesz więcej chciała, zobaczysz jak to działa. Przy mnie tej nocy będziesz ostro balowała. Witamy serdecznie w kolejnym wydaniu rozmów naszych na cztery kamasze z Dziarem Raczkowskim, który dzisiaj na różowo jest ubrany. Nie wiem, czy wpisałeś się do LGBT. Nie. Bo to taki różowy kolor właśnie jest tej rumieńcy. Ja do LGBT. Tu masz też na różowo.
I różowe spodnie, co się dzieje? O spodnie, nie różowe, takie czerwone. Nary, ty ubrałeś się jak Bogdan Łazuka. Nie, z jakiego nie jak Bogdan Łazuka, tylko jako Bogdan Konikowski. Okay? Proszę mnie z Łazuką nie mylić. Na początku programu ja dzisiaj wyjaśniałem, dlaczego jestem tak ubrany, bo tak właśnie występowałem podczas uroczystości weselnych i zaślubin mojej córki w mieście Victoria na wyspie Vancouver. Piękne i ja prowadziłem ją do ołtarza, gdzie została zaślubiona z bardzo fajnym chłopakiem Alberto Chiazon. On jest Le Français. Piękny, wspaniały człowiek, świetnie gotuje. Jest dusza człowiek, no i w ogóle aż przyjemnie popatrzeć w porównaniu z tym ciulem, który był przedtem, to aż na myśl o tamtym, to mnie ciarki przechodzą. Tak, no miałem okazję poznać tego nie ciula, a tego aktualnego męża Alberto. I twoją córkę, tak, Alberto. Fajni ludzie, na Sylwestra gdzieś 4, no córka 5, jest fajna, bo wiadomo, ja jestem fajny, to i moje dzieci są fajne, nie? Tak długo, jak je sam robiłem, bo jeżeli ktoś się przyłączył, to wtedy już nie są takie fajne. No ale zapytałeś się mnie, dlaczego ja mam różowo. Właśnie, co jest powodem, że tak różowo? No wiesz, ja w zasadzie nie zastanawiam się, różowo, czy zielono, czy niebiesko. A, powinienem idę do się szafy, zastanawiać, bo kolory mają jednak znaczenie. Pewne znaczenie. Idę do szafy i akurat to mi odpowiadało. Założyłem spodnie, a co do tych spodni? No to założyłem. A dlaczego tak się ubrałem? No, jeśli da odpowiedź. No, chodzę w krótkich spodenkach, w czapce, jeżdżę odkrywanym samochodem, no i ludzie, a dlaczego tak to robisz? No dlaczego? Jest lato. No właśnie, lato, jest wakacje, ciepło. No ale dzisiaj miałem trzy ważne spotkania. Pierwsze, podpisywałem bardzo, bardzo duży kontrakt na sprzedaż ziemi. W zasadzie powiem na naszych słuchaczy. No właśnie, powiem, bo ciekawi, bo ludzie są ciekawi, skąd ty bierzesz pieniądze, taki jesteś bogaty. Ja mówię zawsze, że z oszczędności. Po prostu nie wydajesz tych pieniędzy, dlatego ich masz tak dużo. Tak. No, wystawiłem na sprzedaż 640 akrów ziemi, a w tym jest 85 akrów prywatne jezioro. No i to jest bardzo takie sekludy. Nie jest Slave Lake. Nie. To się nazywa Tyler Lake. Tyler Lake w pobliżu Lily Lake Resort. O! Kiedyś Red Barn tam był. O ja, Red Barn. Nie tak daleko, 20 kilometrów na północ. No i to jest miejsce takie naprawdę wspaniałe, ogrodzone. Doktor Sawicki jakiś czas miał swój kawałek ziemi. Nie tak daleko. Wiesiu i Wanda Ryszawi mieli. Jeszcze jeden kolega polski też tam jeszcze wciąż mieszka. Tam dużo Polaków mieszka. Tak, grzybów pokazuje na Facebooku. Grzyby. Właśnie zbieram grzyby. Jeszcze wrócimy. Zbieram Ale grzyby. Mów dalej o tej ziemi, co masz. No i ta ziemia jest 640 akrów, jak wspominałem. 85 akrów prywatne jezioro po środku, ogrodzona. A naokoło tej ziemi, tej posiadłości, są ziemie należące do rządu, czyli Crownland tak się nazywa. Aha. Także tam nic nie może być. Prywatne są ryby, grzyby, no i oczywiście zwierzyna, sarny, jelenie, łosie, mus, to łoś, tak? Mus, tak. Tak. No i co? Jest dom, walkout basement, cały wyposażony, z ładnym balkonem, z widokiem na jezioro. Są też takie mobile homes wyposażone, są chyba trzy takie są. Jest woodwork shop, jeszcze no, jest niesamowita rzecz. Coś dla kogoś, kto chciałby mieszkać albo prywatnie, albo osoba, albo organizacje jakieś. Wspomniałem dzisiaj. Organizacji to będzie trudno coś takiego kupić, ale na pewno osoba prywatna, jeżeli już ma dosyć miasta, może się tam wyprowadzić i żyć. Już mam pewien pomysł. Jadąc właśnie tą ziemię wystawić na sprzedaż, zahaczyłem o Lily Lake Resort, czyli kiedyś nazywało się Red Barn. Tak. I dojeżdżam do bramy, a tam strażnik przychodzi mi, a gdzie ty jedziesz? Ja mówię, no do Lily Resort. A mówi, no, to jest private property. Mówię, oh, really? Co tu się dzieje? A mówi, Onion Lake z Saskatchewanu, Indianie, wykupili to i mają tak zwany addiction center dla natives. Dla indigenous, tak powiedział. Dla indigenous people. Mówię, oh, really? Ci, którzy są addicted do jakichś tak, tam używek. Do używek, czy alkoholu, czy narkotyków. Ogólnie wszystkiego. Tak. A znam poprzedniego właściciela bardzo dobrze. To był Francuz pochodzenia, Francuz Nouveau. No i on zmarł nie tak dawno temu, 8-9 lat temu. Bardzo bogaty człowiek. Spędziłem z nim dużo czasu, jeżdżąc do tego resortu. Rozmawialiśmy na różne tematy, między innymi poznał pewną kobietę i urodziły mu się bliźniaczki.
dwie dziewczynki. I te dziewczynki miały może po roczku czasu i potrzebowały niani. Więc znalazłem kolegi i siostrę, która przyjechała z Polski, była niańką tych dzieci przez 5 lat. Wszystko się teraz dowiedziecie. już nie to, że chciał sprzedać, ale jakie ma znajomości. Tak, no jak ten człowiek zmarł, no te córki, no one nie mają nawet po 30 lat, sprzedały dla native people, no i teraz jest addiction. Więc pomyślałem sobie, że coś takiego jak ta ziemia, co mam na sprzedaż, byłaby dobra dla natives, więc pojadę do Black Ball Reserve, porozmawiam z tymi ludźmi, no a że mam już, jestem oczyszczony ze wszystkich grzechów, demons, bo przychodziłem przez tak zwany... I nie jesteś addicted do niczego. Nie, Sweat Lodge, się nazywa Sweat Lodge. Co to znaczy? Jak chcesz tak, robić biznes z Indianami... Musisz się oczyścić. Czyli wchodzę. Ale muszę ci powiedzieć, że musiałbyś ogolić włosy, bo kto wie, czy cię nie oskalpują. Nie. Nie, ja już dwa razy przychodziłem przez ten Sweat Lodge. Jest taki namiot tak, ciemny, ja też, ja. Rozgrzewają kamienie i polewają wodą, a później i się palisz taki sage, fajkę. No, taka marihuana w rowach, co rośnie. To nie jest marihuana, sage się nazywa. No i później jesteś oczyszczony z tego wszystkiego i możesz robić biznes. Ale wysłałem też pewną informację dla pewnego realtor. Ja mówię, słuchaj, ty masz styczności z bikers, Hells Angels, nie? Ja mówię, to by dla ja nie niby... myślę, że my mamy Hells Angels w Kanadzie. No nie, tu jest zabronione. O, nie, nie. No, to no, są inni Hells Angels, no, czasami. Główny chapter jest w Kelonie, ale tutaj też są w Edmontonie. Czasami ich na ulicach widzisz, jeżdżą na Harley'ach, jackets. Są Hells Angels. Tak, wiem, że... Ta organizacja została zakazana w Kanadzie. W Stanach jeszcze oni są. Ale powiem ci jedną inaczej rzecz. Się chyba nazywają. Hells Angels tak samo się nazywają. I ten doktor z właścicielem, on jest Smiley, mówi tak, ale to może niedobrze, może mnie zmuszą, żebym im tanio sprzedał, albo przyjdą do domu i odbiorą mi tą ziemię. I mówi, nie martw się. No, nie. To jest jedna pozycja, 640 akrów. Druga natomiast pozycja, już wspominałem wcześniej, Pigeon Lake, w zasadzie to jest Moorhurst Bay i Silver Beach. Tam domy się sprzedają 3 do 4 miliony. Nawet właściciel Ernest Oilersów tam miał dom, sprzedał 2 lata temu ten dom. No a tam byli hokeiści mieszkają. Jeszcze nawet się nazywa Kelly Bergberger, on dla Oilersów grał. No i to jest 66 akrów ziemi. I ziemia przez ulicę tylko od jeziora. Także no też wspaniała pozycja, bardzo jeziora tania. Pigeon Lake to innego jeziora. No, Pigeon Lake. Ja mówię o Pigeon Lake. Ale Pigeon Lake tam wiecznie rosną jakieś te fioletowe świstko. A, już tego nie ma. Nie ma już. Jest czyste jezioro, wyczyściło się, jest dużo motorówek, pływa. No, ryby są też niezłe, takie jak... Jednym słowem, proszę Państwa, 780-932-2121. Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem ziemi w tych dwóch miejscach, proszę. No i mam wiele innych pozycji też. Tak. 69 też? Pozycja 69. No, taka też, ale nie na sprzedaż. Kiedyś mi jakaś pani zadzwoniła. Co pan mówi o tej pozycji 69? Ja mówię, 69 to jest tak. Szóstka jest odwrotnością dziewiątki, a dziewiątka jest odwrotnością szóstki. Stąd się wzięła pozycja. Co pani ma na myśli, tak? Nie wiem, więcej nic nie odpowiedziałem. Lepiej nie odpowiadać. Nie odpowiadać. Tak, czasami... Ale wracając do grzybów, bo widziałem na Facebooku, pokazałeś swoją fotografię, całą kupę grzybów. Jak ty to zbierałeś? Przecież ty się nie możesz nachylić. Mogę. Możesz? Na kolanach chyba. Nie na kolanach. Te grzyby w zasadzie pierwszą pozycję, co dałem, to gdzieś 20 minut zajęło. A to drugie, sam co dałem? Sam. A tą drugą to właśnie pojechałem na tą posiadłość 640 akrów, gdzie właśnie zbierałem te grzyby. Prawdziwki i kozaki. Tak. No proszę. Te czyli małe wygląda na to, bo deszcze ostatnio było, po prostu ciepło, deszcze trochę było, a więc grzyby są, więc grzybiarze, drodzy, jedźcie na grzyby. Podobno w okolicach Elk Island są same bardzo, prawdziwki. Tak. Ale trzeba iść tam, gdzie takie górka w zasadzie jest bardziej piaszczysty teren, a nie mokradła. Bo jak jest mokro, są też, ale one już są robaczywe. Także tam lepiej nie iść. Jeżeli macie Państwo inne miejsca na grzyby, dzwońcie, piszcie do nas, wpisujcie się pod naszym programem. Także można znaleźć dużo grzybów. Ale jak już mówimy o znalezieniu,
Ciekawie jest. Oprócz starych grzybów, bo starych grzybów nikt nie chce. Nie chce. Czy znalazły się te pieniądze, co ktoś tam je zgubił? No, w sumie nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, gdzie te pieniądze poszły. Myśmy trzykrotnie mówili o tym, teraz będzie czwarty raz, kiedy mówimy o tych pieniądzach. Mówimy o pieniądzach, które Tomasz Łukaszuk wraz ze swoim kolegą przekazali do Towarzystwa Historycznego na sumę 11 300 coś tam dolarów. I te pieniądze miały wpłynąć na konto Towarzystwa Historycznego, a pan Tadeusz Sejnowski, który wyciągnął wszystkie dokumentacje z rejestry, okazało się, że żadna taka suma nigdy nie została zdeponowana przez Towarzystwo Historyczne na swoje konto. W związku z czym nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale za to otrzymaliśmy list od adwokata pana Łukaszuka i pani Faćko z Towarzystwa Historycznego, że obrażamy ich w programie, mówiąc, że zostały pieniądze skradzione. Nie, myśmy kilkakrotnie mówili o tym, powiedzieliśmy, że nie ma żadnych umowy o skradzeniu pieniędzy. Się po prostu pytaliśmy, proszę nam powiedzieć, co się stało z tymi pieniędzmi. No jakby nie było, są pieniądze publiczne. Oczywiście. Nasz adwokat, pan Szymon Trela, który odpisał na list adwokata, nadmienił, że pan Łukaszek jest osobą publiczną, albowiem jest byłym premierem, wicepremierem Alberty. Pieniądze, które zostały przekazane na Ukrainę, również są pieniędzmi publicznymi, a więc legalnie mamy prawo w programie tego Polskiego Radia i Telewizji zapytać, co się stało z tymi pieniędzmi, bo chcielibyśmy mieć jednoznaczną odpowiedź. Odpowiedzi jednoznacznej nie dostaliśmy. Ja zaraz po naszej rozmowie włączę państwu segment, w którym pani Faćko odpisuje na list, wystosowała list do Tadeusza Sejnowskiego, do ciebie i do nas, w którym właśnie oburzona jest, że my obrażamy towarzystwo. Nie obrażamy żadnej organizacji, nie rzucamy cienia podejrzenia na żadną organizację, nie mówimy o kradzieży, mówimy tylko o, zapytujemy, co stało się z tymi pieniędzmi. Chcielibyśmy mieć jakiś dowód na to, że te pieniądze rzeczywiście poszły na Ukrainę. Tym bardziej, że tam ich było więcej, ponad 33 tysiące dolarów miały być wpłacone gdzieś tam. I wciąż czekamy. Ja podobny list też dostałem, byłem zaskoczony. No to jest ten sam list, o którym właśnie mówię. Że... No bo ty jesteś gaduła ze mną, więc jak gadasz, jesteś jednocześnie odpowiedź. Ale ja ty jestem... mówiłeś zawsze, że bardzo lubisz, szanujesz pana Łukaszuka i tak dalej. I to ci nie pomogło. Nigdy nie mówiłem, nie pomogło ci, zły rzecz o Łukaszuku. List dostałeś tak samo. No dostałem list, ciekawy list, bo mówią, że w tym liście piszą do mnie adwokat, nie wiem, czy to adwokat jest, że ja mam usunąć z YouTube tam jeszcze coś z Polskiego Radia. Przecież ja nie mam nic wspólnego, jestem tylko gest. Jestem gościem programu, że ja mam usuwać. Ponadto mam przekazać 10 tysięcy dolarów na Ukrainę. Tak, ja też mam 10 tysięcy dolarów. Ale to jest tylko liścik, który, żeby nas zastraszyć, i my teraz nasz adwokat odpowiedział już i czekamy na dalszą odpowiedź, ale wciąż nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi, gdzie się podziały te pieniążki. Mało tego, w tym informacji, która będzie po naszym programie, będę mówił o bardzo ważnej sprawie, która wyszła właśnie teraz, wczoraj, w piątek, wyszła w trakcie obrad Sejmu PiS-u. Usunięty został z Vancouver konsul generalny RP, który jest w Vancouver, został usunięty z dniem 31 sierpnia, musi opuścić swoje stanowisko ze względu na to, że kilkakrotnie by proszono konsula o informacje na temat Tomasza Łukaszuka, których tych informacji on nie przekazał. Po trzecim takim liście, który Sejm wystawił, niestety musiał stracić stanowisko, także został fired. Wyrzucono go. Czy coś to ma wspólnego z Łukaszukiem? Tak, tak, bo miał przekazać informację o Łukaszuku, czego nie zrobił. No ale jakie informacje chciał? W ogóle, co on robi, bo w Polsce do Sejmu, do PiS-u dochodziły informacje, że są problemy z osobą Łukaszuka. Dokładnie państwu, a poza tym jest cały wielki artykuł na mojej stronie Polskie Radio Edmonton lub Bogdan Korol-Konikowski. Możecie państwo przeczytać cały ten artykuł i zobaczyć i być dobrze poinformowanym, że nie słuchaliście nie wie, od nas, ale się dowiedzieliście bezpośrednio to, co się dzieje. Ale dla Łukaszuka to może być dobre, bo on, jak wiem, chce się ubiegać o kandydaturę do rządu federalnego. To darmowa reklama.
No nie wiem, czy to dobra reklama jest, bo jak przeczytasz ten artykuł, to tak wcale za dobrze nie. Tam nie wygląda. No nie czytam. Czasami negatywne. I jemu się wydawało, że oni potrzebują tej informacji, żeby dać medal Łukaszukowi, ale to jednak nie chodziło o medal. O coś innego. O coś innego. Tak. Także dokładnie państwo sobie przeczytacie i możecie... Czyli można powiedzieć, że Tomasz Łukaszuk jest osobą kontrowersyjną. Jest. W polonijnym środowisku. Tak. No, tak można powiedzieć, bo tak napisano właśnie pismo. Kto to pisał ten artykuł? A to wszystko przeczytasz sobie na tym, dokładnie. Tak. Czyli, ale pieniądze te nadal jeszcze są poszukiwane? Poszukiwane? Nie, nie wiemy, co się z nimi stało. Nie dostaliśmy konkretnej odpowiedzi, gdzie one poszły. I to byłoby na tyle chyba. No tak, no o czym jeszcze mówić? Życzymy państwu wciąż przyjemnych wakacji, gdziekolwiek się znajdujecie, jeżeli jesteście na wakacjach, czy w Polsce, czy w Kanadzie, czy jeździcie po jeziorach, nad morzem i tam na plażach. Życzymy, aby czas wam pogodnie upływał i żebyście wypoczęli, powrócili z powrotem do domu zdrowi i wypoczęci. Uważajcie na drogę. I opaleni. I opaleni przede wszystkim. No tak. Właśnie. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Nowej lokacji X Auto Edmonton East. Tak jak przed chwilą z rozmowie z Jerrym Raczkowskim wspomniałem, że będę przekazywał więcej informacji na temat tych feralnych pieniędzy, na które nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. Oto list, który ukazał się 17 lipca, pani Helena Faćko, prezes Towarzystwa Historycznego, napisała do pana Tadeusza Sejnowskiego, od którego wszystko się zaczęło. On właśnie zaczął prowadzić inwigilację, gdzie te pieniądze zginęły, bo nikt nic nie wiedział. I oto list, który pan Sejnowski do nas przekazał. Zaczyna się. Pan Sejnowski, pan Raczkowski i pan Konikowski. W nawiązaniu do pańskiego niedawnego e-maila skierowanego do Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego i do Tomasza Łukaszuka zwrócono mi uwagę, że podczas kilku podcastów Polskiego Radia Edmonton na YouTubie angażowałeś się w wysuwanie oskarżeń, insynuacji i sugestii, że darowizna w wysokości $11,256.39 na rzecz Kanadyjskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego United for Ukraine zaginęła lub została skradziona. Już wyjaśnialiśmy to słowo. Twoje haniebne zachowanie jest nie tylko zaskoczeniem dla Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego i nie będzie tolerować twojego oczerniania inicjatywy charytatywnej, która zebrała ponad $35 milionów. Tu jest błąd, bo to nie było 35 milionów, a 35 tysięcy na pomoc humanitarną i uratowała wiele istnień ludzkich. W załączeniu kopia przedmiotowej darowizny i odpowiedni dowód wpłaty bankowej dokumentujący, że w przeciwieństwie do twoich frywolnych oszczerstw fundusze zostały należycie zdeponowane na zamierzony cel. W tym momencie bez zbędnej zwłoki żądamy, aby wasza trójka wycofała swoje oskarżenia podcastu pana Konikowskiego, przeprosiła za zniesławiające komentarze i dostarczyła Kanadyjsko-Polskiemu Towarzystwu Historycznego list odwołujący twoje oszczerstwa. W przypadku braku wycofania opisano wyżej, zostanie wszczęte postępowanie przeciwko całej waszej trójce. Rządźcie się odpowiedni, Helena Faćko, prezes Towarzystwa Polsko-Historycznego. A oto list, na który pan Tadeusz Sejnowski odpowiedział do pani Faćko. Dziękuję za odpowiedź. Niestety nie wyjaśnia ona,
co stało się z pieniędzmi przeznaczonymi na pomoc Ukrainie. Dziękujemy również za potwierdzenie, że czek został zrealizowany w 2022 roku. Jak wynika z Twojego e-maila, Kanadyjsko-Polskie Towarzystwo Historyczne zebrało ponad 35 tysięcy, tu jest właściwie, na pomoc Ukrainie. Proszę powiedzieć, co stało się z tymi pieniędzmi, bo z mojego dochodzenia wynika, że Kanadyjsko-Polskie Historyczne Society w 2023 roku nie ma żadnych dochodów, a ponad 35 tysięcy w tajemniczy sposób zniknęło z konta Towarzystwa Historycznego. Jeśli nie wiecie, co stało się z tymi pieniędzmi, zatrudnijcie prawnika, aby to wyjaśnił, odpowiada Tadeusz Sejnowski. Pozostańmy, drodzy Państwo, jeszcze przez chwilę przy osobie Tomasza Łukaszuka, albowiem wczoraj internet aż huczał od głośnej afery, że konsul generalny Vancouver, Andrzej Mańkowski, został wyrzucony ze stanowiska konsula, a powodem jego usunięcia jest właśnie Tomasz Łukaszuk. Ukazał się bardzo obszerny artykuł w tej sprawie, który w całości Państwo możecie przeczytać, używając linku, który właśnie tutaj się pokazał, lub wejść na moją stronę facebookową Bogdan Koral-Konikowski, a na razie posłuchajcie dźwiękowej wersji fragmentu tego artykułu, który ukazał się w internecie, a komentarz pozostawiam do Waszej dyspozycji. Oczywiście mile widziane listy z Waszej strony, mile widziane wpisy pod naszym programem, co uważacie za stosowne. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i tyle byłoby tych przykrych i nieprzyjemnych spraw. Konsul w Kanadzie traci stanowisko. Poszło o Tadeusza Rydzyka, praktyki z czasów PRL-u. Po 3 latach stanowisko konsula generalnego RP w Vancouver traci Andrzej Mańkowski. Jak potwierdził MSZ, urzędnik mimo ponagleń nie przekazał resortowi informacji na temat jednego z działaczy polonijnych. Istotny w tej sprawie jest fakt, że działacz, o którego pytał MSZ, Tomasz Łukaszuk, jest znanym przeciwnikiem redemptorysty Tadeusza Rydzyka. Na piątkowym posiedzeniu Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą zajmowała się opiniowaniem kandydatury Aleksandry Kucy na stanowisko konsula generalnego RP w Vancouver. Kucy jest doświadczoną urzędniczką. Pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 2006 roku. Od 2015 roku do 2019 roku kierowała Wydziałem Konsularnym Ambasady w Ottawie, pracowała również w ambasadzie w Zagrzebiu. Od ponad 3 lat funkcję konsula generalnego pełni w Vancouver Andrzej Mańkowski. Dlaczego traci stanowisko? Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji dopytywał o to poseł Robert Tyszkiewicz. Parlamentarzysta poinformował, że tuż przed posiedzeniem zwrócił się do niego Tomasz Łukaszuk, działacz polonijny z Kanady, były wicepremier z prowincji Alberta. Poinformował mnie, że odwołanie Andrzeja Mańkowskiego, redaktor, z funkcji konsula generalnego ma związek z niewykonaniem przez niego polecenia inwigilacji osoby pana Tomasza Łukaszuka przekazanego mu przez Departament Współpracy z Polonią MSZU, przekazał Tyszkiewicz. Poseł Ko zacytował też jedno z pism, które Andrzej Mańkowski miał otrzymać od MSZ w sprawie Tomasza Łukaszuka. MSZ prosił konsula generalnego o pogłębioną notatkę na temat działalności polityczno-społecznej pana Tomasza Łukaszuka oraz jej ewentualnego wpływu i znaczenia dla środowiska polonijnego w Albercie. Takie pisma z MSZ miały wpłynąć 3-krotnie, a konsul 3-krotnie nie wykonał polecenia. Według parlamentarzysty działania ministerstwa przypominają raczej praktyki z czasów PRL-u, a nie z czasów Polski Demokratycznej. To nie jest inwigilacja, to nadwrażliwość. Dla nikogo nie powinno być wątpliwości, że jeżeli konsul nie wykonuje poleceń centrali, to jest to dostateczny powód, żeby takie działania podjąć, skomentował w trakcie komisji wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Jest to standardowe działanie. O panu Łukaszuku wiemy dużo z jego działalności politycznej na rynku kanadyjskim. Pan konsul Mańkowski przedstawiał go nam jako wybitnego działacza polonijnego i został poproszony o przedstawienie nam tych wybitnych zasług, o których pisze, bo one centrali są nieznane. Pan Łukaszuk w środowisku polonijnym jest oceniany bardzo różnie jako osoba kontrowersyjna, wyjaśniał Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą MSZ. Zaznaczył, że to nie jest inwigilacja, to nadwrażliwość. MSZ musi czerpać jakąś wiedzę na temat działaczy polonijnych i czerpie ją za pośrednictwem konsulów. I to jest wiedza, liczymy na to, że obiektywna.
Jeżeli konsul poczuł, że jest zobligowany do inwigilowania kogoś, to jest nieco zastanawiające, też dające do myślenia. Przecież nie chodzi o inwigilację, tylko o informacje faktograficzne, po prostu co dana osoba robi, kiedy działa, jak działa, no i to tyle. Co działa na rzecz Polonii? Jeżeli osoba działa, no to jest bardzo dobrze, chcielibyśmy o tych działaniach coś wiedzieć, kontynuował Kowalski. Według szefa departamentu, fakt nieuzyskiwania odpowiedzi uniemożliwia działanie MSZU. Na przykład, gdyby ktoś chciał odznaczyć tego pana za jego wielkie zasługi, to one nam pozostaje nieznane. Warto by było wiedzieć, w czym jest zasłużony dla Polonii i na czym te zasługi polegają, argumentował. Panie ministrze, panie dyrektorze, mnie to kompletnie nie przekonuje. Mój niepokój po odpowiedzi pana dyrektora jest jedynie większy, bo pan dyrektor zechciał zasugerować, że to dość standardowa procedura w celu pozyskiwania informacji na temat działaczy polonijnych, co byłoby w najwyższym stopniu niepokojące, odpowiedział Tyszkiewicz. Kontekst całej tej sprawy jest dla mnie bardzo czytelny. Tomasz Lukaszuk urodził się w Gdyni w 1969 roku, w latach 80. jego rodzina przeniosła się do Kanady. W latach 2012-2013 był wicepremierem w prowincji Alberta. Portal na temat PYL przypomina, że działacz jest znanym wśród tamtejszej Polonii przeciwnikiem redemptorysty Tadeusza Rydzyka. W 2018 roku Lukaszuk otwarcie krytykował wizytę Rydzyka w Kanadzie. Później, na prośbę organizatorów internetowej petycji, przekazał apel o ukrócenie działalności politycznej redemptorysty Tadeusza Rydzyka i przywrócenie charakteru religijnego jego radiu oraz telewizji, inaczej. Kanadyjskiemu arcybiskupowi Richardowi Smithowi. Wysyłał też ów apel do papieża Franciszka. Lukaszuk doprowadził również do tego, że kanadyjskie rozgłośnie zakończyły współpracę z Radiem Maryja. Ponadto jego działania sprawiły, że redemptorysta ma zakaz odprawiania mszy w części Kanady. Kontekst całej tej sprawy jest dla mnie bardzo czytelny. Chodzi o to, że pan Lukaszuk doprowadził do zablokowania emisji Radia Maryja na terenie Kanady i wydaje się, że stał się dla niektórych urzędników MSZ wrogiem. Stąd wynikają polecenia, które w moim przekonaniu wykraczają daleko poza pole normalnego zainteresowania, skomentował w rozmowie z Na Temat, PYL poseł Robert Tyszkiewicz. Proszę zwrócić uwagę, że proszono o pogłębioną notatkę na temat aktywności społeczno-politycznej. Kompletnie nie daję wiary, żeby to była normalna praktyka względem zasłużonych działaczach polonijnych. Takie zapytanie brzmiałoby zupełnie inaczej, ocenił. Stitchers Tailor Shop to nasz lokalny i jedyny w swoim rodzaju zakład krawiecki, który specjalizuje się w przeróbkach sukien ślubnych, wieczorowych oraz na bale maturalne, które dopasowuje do perfekcji ku radości swoich klientów. Stitchers Tailor Shop oprócz generalnych usług krawieckich wykonuje naprawy i przeróbki wyrobów skórzanych i zamszowych oraz wykonuje małe usługi tapicerskie. W Stitchers Tailor Shop można zlecić pranie chemiczne oraz zamówić garderobę damską z Europy. Minęło już 4 lata od otwarcia tego zakładu i pani Jadzia dziękuję za wsparcie i zaprasza na kawę do wygodnie usytuowanego zakładu tuż obok sklepów Bałtyk w Edmonton. Stitchers Tailor Shop. Zapewne słyszeli Państwo o sytuacjach kobiet w ciąży w Polsce, która nie wygląda zbyt różowo. Otóż czeskie kliniki potwierdzają, że z miesiąca na miesiąc przybywa pacjentek, które korzystają z opieki lekarzy i ginekologów w Czechach. Zainteresowanie wzrosło jesienią zeszłego roku, gdy w Polsce został wprowadzany obowiązkowy rejestr ciąż. Lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, rehabilitant musi wpisać informacje o ciąży, jeśli uzyska ją w związku z udzielaniem świadczenia medycznego. Dotyczy to zarówno gabinetach w placówkach publicznych, jak i prywatnych, nawet bez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli lekarz zdecyduje się na zapis w rejestrze, to żądanie pacjentki, by tego nie robić albo wykasować te dane, nie ma mocy. Organizacje feministyczne alarmowały, że
to znaczące ograniczenie praw reprodukcyjnych kobiet oraz tworzenie opresyjnego prawa i atmosfery zastraszania w opiece medycznej nad pacjentką. Prognozowały, że kobiety nie będą chciały chodzić do lekarzy i nawet po to, żeby potwierdzić ciążę, nie mówiąc już o opiece w czasie ciąży. Petra Stonawska z kliniki Prodatal w Ostrawie potwierdza, że każdego miesiąca mamy kilkadziesiąt nowych pacjentek z Polski. Przyjeżdżają z całej Polski, najwięcej oczywiście z województwa śląskiego i małopolskiego, a także z dolnośląskiego. Jej zdaniem powodem jest nie tylko obowiązujące w Polsce restrykcyjne prawo. U nas jest krótszy czas oczekiwania na wizytę u lekarza, a koszty są niższe. Kobiety objęte są u nas kompleksową opieką, mają robione nie tylko podstawowe badania ginekologiczne, ale w razie potrzeby zapewniamy także opiekę specjalisty leczenia niepłodności i później opiekę podczas ciąży, łącznie z badaniami prenatalnymi. Wszystko w jednym miejscu, mówi Stanawska. W Czechach nikt nie rejestruje ciąż, tak jak w Polsce. W internecie można znaleźć witryny czeskich klinik i gabinetów lekarskich, dostępnych także w polskiej wersji językowej. Można przyjechać i potwierdzić, czy jest się w ciąży, czy nie, i uniknąć rejestracji w Polsce. W Czechach nie rejestrujemy ciąż, a polska służba zdrowia nie ma prawa przeprowadzać śledztwa i dociekać, czy byłaś w ciąży i co się z nią stało. U nas jesteś anonimowa, zaprasza jedna z klinik w czeskim Stonawie. Doktor Agnieszka Gorgoń, komor, kardiolożka oraz senatorka, przyznaje, że Polacy nie mają dziś zaufania do prokuratury i sądów. Lekarze boją się, czy przy podejmowaniu trudnych decyzji ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane na ich korzyść, więc są ostrożni. Z tego powodu pacjentki tracą zaufanie do lekarzy. Kobiety boją się już samego rejestru ciąż. Nie dziwię się, że niektóre decydują się na prowadzenie ciąży czy na zabieg in vitro za granicą, mówi Agnieszka Gorgoń-Komor. Przypomina, że to dzieje się w sytuacji, gdy mamy w Polsce najniższą, katastrofalną wręcz liczbę urodzeń. Najlepiej byłoby, gdyby polscy pisowcy po prostu przestali się do tego mieszać, mówi Agnieszka Gorgoń-Komor. Ja też tak uważam. Politycy, nie mieszajcie się w nasze sprawy. O politykach, którzy mieszali się w sprawach COVID-u, dzisiaj w programie jeszcze też będzie mowa. A na razie to byłoby tyle o polskiej ciąży. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu.
a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chude kwiatów kiść i nowa złuda, nowa myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu. Od kilku lat wiele mówi się o małżeństwach osób tej samej płci. Posłuchajcie Państwo wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we Francji. Światowy Trybunał Praw Człowieka jednocześnie stwierdził, że nie ma prawa do małżeństwa osób tej samej płci. 47 sędziów z 47 krajów Europy, Rady Europy, którzy są członkami Trybunału Plenarnego w Strasburgu, najważniejszego Trybunału Praw Człowieka na świecie, wydało oświadczenie o ogromnym znaczeniu, zaskakujące, przemilczane przez postępowe źródła informacji i ich pole wpływów. W rzeczywistości wszystkich 47 sędziów jednogłośnie stwierdziło to samo, że nie ma prawa do małżeństw osób tej samej płci. Zdanie to opierało się na różnych rozważaniach filozoficznych i antropologicznych, opartych na porządku naturalnym, zdrowym rozsądku, doniesieniach naukowych i oczywiście prawie pozytywnym. W tym ostatnim przypadku wyrok opierał się w szczególności na artykule 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest to również zgodne z rezolucjami traktatowymi dotyczącymi praw człowieka, w szczególności artykuł 17 ustawy San Jose i 23 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W tych historycznych rezolucjach Trybunał orzekł, że pojęcie rodziny obejmuje nie tylko tradycyjną koncepcję małżeństwa, czyli związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, ale także, że obowiązek otwarcia małżeństwa dla osób tej samej płci nie powinien być nakładany na rządy. W odniesieniu do zasady niedyskryminacji Trybunał dodał również, że nie ma dyskryminacji, ponieważ państwa mogą zastrzec małżeństwo tylko dla par heteroseksualnych. Ważne i absolutnie konieczne jest rozpowszechnianie tego rodzaju wiadomości, ponieważ rządy i zwolennicy lobby homoseksualnego nie chcą, aby ludzie o tym wiedzieli. Pomóż rozpowszechnić te informacje o tej decyzji. Oczywiście media nie są zainteresowane publikacją tej informacji, oprócz oczywiście Polskiego Radia i Telewizji Edmonton. Dziękuję Państwu bardzo. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisać tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu same, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę gnałem przez noc, silnik rzeził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak tak. Niechaj Bóg wyprostuje usty. Powiedziałaś, że nigdy,
że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Plażą szły zakonnice, a słońce lód wciąż spada. Nie mogą spaść, choć tam w świecie za funtę odkładał funt na Toyotę przepiękną Astra. Mąż twój wielbił porządek i pełne szkło narzeczoną miał kiedyś jak sen. Z autobusem Arabów zdradziła go, nigdy nie był już sobą, o nie. Wielkiej żyliśmy w wannie i rzadko tam wypełzaliśmy na suchy ląd. Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas, meta była o dwa kroki stąd. Nie wiem ciągle dlaczego zaczęło się tak, czemu zgasło, też nie wie nikt. Są wciąż różne koło mnie, nie budzę się sam, ale nic nie jest proste te dni. Dziękuję za pomoc. Dziękuję bardzo.
Greta Thunberg. Wiecie Państwo, kto to jest? To jest ta mała dziewczynka, która parę lat temu zaczęła protestować przeciwko wszystkiemu, co się nadaje do protestu. Greta Thunberg została skazana przez szwedzki sąd. Nie możemy uratować świata, przestrzegając zasad, powiedziała po wysłuchaniu wyroku najbardziej znana aktywistka klimatyczna świata, po czym pojechała ponownie zablokować terminal naftowy. Greta Thunberg pod koniec czerwca tego roku przyłączyła się do protestu grupy Odzyskaj Przyszłość. Blisko 20 osób blokowało dostęp do terminalu naftowego w szwedzkim Malmö, a policja zażądała odblokowania drogi, ale Thunberg i trójka innych aktywistów odmówili, dlatego wyniesiono ich z miejsca protestu. Thunberg pozostawiono zarzut utrudniania ruchu w mieście. W poniedziałek sąd w Malmö wydał wyrok. Thunberg została ukarana grzywną 2,5 tysiąca koron, około 400 dolarów kanadyjskich. Broniąc się, Thunberg, najbardziej znana na świecie aktywistka klimatyczna, nie zaprzeczyła, że brała udział w blokadzie, ale nie przyznała się też do winy. Argumentowała, że protest był formą samoobrony przed zagrażającą klimatowi i przetrwaniu ludzkości branżą paliw kopalnych. Sądu to jednak nie przekonało, a po wysłuchaniu werdyktu Thunberg powiedziała dziennikarzom, że nie możemy uratować świata, przestrzegając zasad. Podkreśliła, że nie zamierza się wycofać z tego rodzaju aktywizmu. No i proszę, niech działa dalej. I to byłoby na tyle. Jeżeli macie zamiar dokonać reparacji lub instalacji nowego dachu, to ze szczerym sercem polecam polską firmę M&M Roof Repair and Maintenance, której właścicielami są Paweł Zieliński, Fidanko Wasew i Paweł Kiszka. Dach mojego domu w Edmonton po wielu latach zaczął się rozpadać i ciec we wszystkich możliwych miejscach. Trzej przyjaciele przez jeden weekend wykonali znakomitą robotę, a cena za pracę była niesamowicie niska i dlatego polecam Państwu tę firmę ze szczerym sercem. Paweł Zieliński, 306 209 3419, Paweł Kiszka, 587 966 4643 i Fidanko Wasew, 587 785 7963. Zapraszamy do korzystania z usług firmy M&M Roofing. Piosenkarka, aktorka i ikona mody Jane Birkin zmarła w wieku 76 lat. Angielsko-francuska gwiazda była znana z osobistych i artystycznych relacji z autorem tekstów Serge Gainsbourgiem, z którym nagrała kultowy utwór Je t'aime, mon pli. Ona również zainspirowała popularną na całym świecie torebkę Hermès Birkin. Birkin urodziła się w Londynie, ale sławę zdobyła śpiewając po francusku, przenosząc się tam w latach 70. Jej związek z Gainsbourgiem przyniósł jej międzynarodową sławę po ich przeboju Je t'aime, mon pli, który pierwotnie napisał dla byłej dziewczyny, którą była Brigitte Bardot. Duet został nagrany w 68 roku, kilka miesięcy po tym, jak spotkali się na planie filmu Slogan. Został utwór zakazany w radiu i w kilku krajach i potępiany był przez Watykan z powodu jawnie seksualnych tekstów, ale za to przedstawił parę nowej międzynarodowej publiczności. Ja pamiętam, drodzy Państwo, ten utwór w Polsce był absolutnie zakazany i wiedziałem, że ktoś w Gdańsku, a ja z Bydgoszczy, pojechałem z dużym magnetofonem, żeby ten utwór sobie nagrać. Rzeczywiście przez kilka lat komuniści zabronili nam tego słuchać. Dzięki temu stał on się tak bardzo popularny. Nie wiem, czy ja będę mógł dzisiaj go zagrać, albowiem jest to utwór, który jest opatrzony prawami autystycznymi i bardzo możliwe, że YouTube mi go wytnie, ale jeżeli go nie zobaczycie, to inną piosenkę spróbuję włożyć. Prezydent Francji Emmanuel Macron opisał Birkin jako francuską ikonę i artystę kompletnego, który przekazuje nam melodie i obrazy, które nigdy nas nie opuszczą, to prawda. Para rozstała się w 1981 roku, a Birkin kontynuowała karierę aktorską i wokalną, wydając albumy, w tym Baby Alone i Babylon. W 1983 roku i Amour de Feu w 90 roku. Była także modelką i stała się powszechnie postrzegana jako wyznaczająca trendy w modzie, inspirując torebkę Birkin, styl wprowadzony do produkcji przez luksusową francuską markę Hermès w 1984 roku. Wejdźcie na Google i zobaczycie, jak wygląda Birkin torebka.
Była leczona na białaczkę pod koniec lat 90., a we wrześniu 21 roku doniesiono, że doznała udaru, co zmusiło ją do odwołania występu. Będzie nam jej bardzo brakowało, no ale wszyscy za to przez całe życie będziemy pamiętać piosenkę Je t'aime, moi non plus. Ja kocham, a ja już nie. Premier Kanady ogłasza separację z żoną. Premier Justin Trudeau i jego żona Sophie Gregory Trudeau oświadczyli, że rozstają się po 18 latach małżeństwa. W oświadczeniach opublikowanych na Instagramie oboje twierdzą, że podjęli decyzję po wielu znaczących i trudnych rozmowach. Kłótniach, inaczej mówiąc. Jak zawsze pozostajemy bliską rodziną z głęboką miłością i szacunkiem do siebie, nawzajem oraz do wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i będziemy nadal budować. Napisali. To po co się rozchodzą, jeżeli mają taki wielki szacunek? Dla dobra naszych dzieci prosimy o poszanowanie naszej i ich prywatności. No trudno być osobą publiczną i mówić o prywatności. Kancelaria premiera podała w oświadczeniu, że para podpisała umowę o separacji, aby zapewnić, że wszystkie prawne i etyczne kroki w odniesieniu do ich decyzji o separacji zostały podjęte i będą kontynuowane w przyszłości. W oświadczeniu stwierdzono, że Kanadyjczycy mogą spodziewać się, że nadal będą widywać rodzinę razem i że w przyszłym tygodniu wszyscy wyjadą razem na wakacje. Nie rozumiem, po co się rozchodzić, skoro razem wyjeżdżamy na wakacje. Coś nie tak. W ostatnich latach Sophie Trudeau odgrywała mniej widoczną rolę, rzadko podróżując z premierem podczas oficjalnych wyjazdów. Widziano ich razem publicznie podczas obchodów Dnia Kanady w Ottawie w zeszłym miesiącu. 51-letni Trudeau i 48-letnia Sophie pobrali się 28 maja 2005 roku podczas ceremonii w Montrealu. Spotkali się po raz pierwszy jako dzieci, kiedy Sophie była koleżanką z klasy najmłodszego brata Justina, Michaela, a ponownie nawiązali kontakt jako dorośli, gdy byli współgospodarzami gali charytatywnej w 2003 roku. Początkowo mieszkali w Montrealu, gdzie urodzili się ich dziś 15-letni syn Xavier i 14-letnia córka Elle Grace. Przeprowadzili się do Ottawy w 2010 roku, dwa lata po tym, jak Trudeau został wybrany na posła Papineau w Montrealu. W Ottawie urodził się ich obecnie 9-letni syn Hadrian, a Sophie Trudeau była osobowością telewizyjną w Quebecu, ale zrezygnowała z tej kariery po przeprowadzce do stolicy kraju. Trudeau jest drugim premierem, który ogłosił separację podczas sprawowania urzędu. Jego ojciec, Pierre Trudeau, rozstał się z żoną Margaret w 1979 roku, a potem rozwiedli się w 1984 roku. Niedaleko padło
jabłko od jabłoni. I tyle wiadomości od naszego premiera. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, 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 późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Black music is essentially a masterclass. Black music is. Pamiętacie Państwo dwa lata temu, kiedy rozpoczęła się pandemia w naszym kraju? Wiele osób straciło pracę, straciło stanowisko, straciło praktycznie wszystko i niektórzy zostali nawet oskarżeni. Zarzuty związane z pandemią po orzeczeniu w sprawie naruszenia ustawy o zdrowiu publicznym mogą być wycofane dla mieszkańców Alberty. Otóż sędzia Barbara Romain rządziła politykami, podejmowała decyzje w sprawie ograniczeń zdrowotnych, a nie dr Dina Henshaw. Mieszkańcy Alberty oskarżeni o łamanie przepisów związanych z pandemią mogą mieć te oskarżenia wycofane po tym, jak sędzia z Calgary orzekł, że naruszono ustawę o zdrowiu publicznym, gdy politycy zamiast głównego lekarza do spraw zdrowia podjęli ostateczne decyzje w sprawie ograniczeń zdrowotnych. Grupa finansująca obronę prawną dwóch osób i jednego kościoła wezwała prokuratorów do wycofania zarzutów po wydaniu w poniedziałek 90-stronicowej decyzji sędziego Sądu Najwyższego Barbary Romain.
Postępowanie sądowe rozpoczęło się w grudniu 2020 roku, kiedy grupa powodów, w tym dwa kościoły i właściciel siłowni, złożyła pozew, argumentując, że środki ochrony zdrowia publicznego związane z pandemią są sprzeczne z kartą praw Alberty i bezprawnie naruszają prawa mieszkańców Alberty chronione przez kartę. Romaine ostatecznie znalazła byłego dyrektora medycznego do spraw zdrowia, dr Dana Henshaw, która wydała zalecenia i ostatecznie wdrożyła ograniczenia, ale to gabinet miał ostateczną władzę decyzyjną. Ustawa o zdrowiu publicznym Alberty nie zezwala na delegowanie jej decyzji, dając władzę politykom. Teraz korona musi zdecydować, co zrobić z szeregiem postępowań, które zostały wstrzymane w oczekiwaniu na decyzję Romaine. Co pewnie i będzie dotyczyło pastora Artura Pawłowskiego z Calgary, który miał wiele przez to kłopotów. Trzymajmy kciuki. Piękno i niech skrzypce w ogniu drżą. Przez paniczny strach, a znajdę swój bezpieczny port. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości. Ach, pokaż mi swe piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odżył chyba Babilonu czas. Pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie. Tańcz mnie po miłości kres. Mnie po miłości kres. Tańcz mnie, tańcz. Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo jak się da. Bądźmy ponad tą miłością, pod nią bądźmy też. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Być gałązką, podnieś mnie i leć.
tańczy mnie po miłości kres. Tańczy mnie po miłości kres. Proszę Państwa, każdego 1 sierpnia, jak każdego roku od 1945 roku, obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego, o którym powiedziano i napisano już praktycznie wszystko, z każdym rokiem jednak dołączając nowe, dotąd ukrywane fakty z przeszłości. A ponieważ powiedziano już wszystko, ja składam tylko hołd poległym żołnierzom Powstania Warszawskiego, a nasz polski Bob Dylan, pan Sławomir Kuśmierek, zaśpiewa pieśń ku czci poległych w Powstaniu. Prosimy bardzo, panie Sławku. Deszcz,
młody żołnierz i gdzieś w nieznaną dal. Drodzy Państwo, wielu z nas wybiera się bardzo często do Polski, czy w ogóle do Europy i od stycznia 2024 roku wejdą nowe przepisy regulacyjne dla Kanadyjczyków podróżujących do Europy. Kanadyjczycy podróżujący do Europy w 2024 roku będą potrzebowali pozwoleń na wjazd do niektórych krajów. I począwszy od 2024 roku, kanadyjscy podróżni pragnący odbyć krótkoterminową wizytę w 30 krajach, w tym we Francji, Szwajcarii, Hiszpanii i Grecji, muszą złożyć wniosek do Europejskiego Systemu Informacji o Podróży i Autoryzację. Chcą wiedzieć, co my robimy. Zezwolenie kosztuje 7 euro, czyli około 10,5 dolara kanadyjskiego. Można je uzyskać na stronie internetowej ETIAS lub w aplikacji mobilnej. Zezwalano podróżnym na wizytę do 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie i jest ważne przez 3 lata lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu użytego we wniosku. Oprócz Kanady nowe zasady będą miały zastosowane prawie 60 innych krajów, w tym Stany Zjednoczone, Meksyk, Wielka Brytania, Australia i Japonia. Podróżni w wieku poniżej 18 lat i powyżej 70, nie obowiązuje, są zwolnieni z opłat. Aha, czyli muszę mieć, ale nie muszę płacić. Podobnie jak członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej lub obywateli spoza Unii Europejskiej, którzy mogą swobodnie poruszać się po Unii Europejskiej. Oficjalna strona Unii Europejskiej zachęca potencjalnych odwiedzających do ubiegania się o autoryzację z dużym wyprzedzeniem przed planowaną podróżą, a także przed rezerwacją biletu lotniczego lub hotelu, bo nigdy nie wiadomo, może nie dostaniecie zezwolenia na wjazd. Kanadyjczycy podróżujący do większości krajów europejskich są obecnie zwolnieni z obowiązku posiadania wizy i wymaga się od nich jedynie ważnego paszportu w przypadku krótkich pobytów. Kraje europejskie wymagające ETIAS obejmują również Belgię, Chorwację, Finlandię, Niemcy, Portugalię, Rumunię i Słowenię. Także miejcie to pod uwagę w przypadku, gdybyście wybierali się w następnym 2024 roku do Europy. Wyruszam w
podróż całkiem nową, drogą nieznaną, kolorową. Lecę wysoko, patrzę do góry, słońce rozjaśnia ciemne chmury. W kalejdoskopie widok się zmienia, spełniają się skryte marzenia. Nadejdzie cisza po burzy, spokój zamieszka w mojej duszy. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Przed siebie w ręku mam kwiaty, nie kamienie, serce otwieram, czuję, że żyję, myślę, więc jestem. Przez chwilę w kalejdoskopie widok się zmienia, spełniają się skryte marzenia. Nadejdzie cisza po burzy, spokój zamieszka w mojej duszy. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Proszę Państwa, kiedy nadchodzą starsze lata, przechodzimy na emeryturę, robimy wszystko, aby być aktywnym fizycznie i na umyśle. Mój dobry kolega, z którym w latach 70. aktywnie działaliśmy jako prezenterzy dyskotekowi, a dzisiaj Wojtek mieszka w Paryżu i próbuje swoich sił w kompozycji i grze na gitarze, przechodząc na emeryturę oczywiście, no i wychodzi mu to całkiem nieźle. Posłuchajcie Wojtka Pawłowskiego, jak mu to idzie. Wojtku, wszystkiego najlepszego. Wiem, że nas oglądasz. Pozdrawiamy Paryż od nas. Thank you.
Moskwie, proszę Państwa, znowu zawyły syreny. W nocy z soboty na niedzielę minionego tygodnia rosyjską stolicę zaatakowały 3 drony. Ich celami miały być m.in. tajne rządowe biura, które mieszczą się w ekskluzywnej biznesowej części miasta. Opublikowane w mediach społecznościowych nagrania pokazują ogrom zniszczeń. Drony zaatakowały biznesowe centrum stolicy Federacji. W efekcie zniszczeniu uległo m.in. jedno z biur Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. W atakach nikt nie zginął. Z kompleksu Moscow City ewakuowano ludzi, a stołeczne lotnisko Wnukowo zostało czasowo zamknięte. Na wszelki wypadek. Burmistrz Moskwy, Sergiej Sobianin, powiedział, że w wyniku incydentu lekko uszkodzone zostały fasady 2 moskiewskich wieżowców. Jednak opublikowane w mediach społecznościowych nagrania pokazują większą skalę zniszczeń. Jak informuje rosyjska rządowa agencja informacyjna TASS, w ataku na Moskwę wzięły udział 3 drony. Jeden z nich miał zostać zniszczony w powietrzu nad dzielnicą Odincowo w obwodzie moskiewskim. 2 pozostałe miały zostać zagłuszone i spaść w centrum miasta. Doniesienia te bagatelizują władze Moskwy, które informują, że w wyniku incydentu lekko uszkodzone zostały fasady 2 moskiewskich wieżowców. Oszklenie na 5. i 6. piętrze 50-piętrowego budynka IQ Quarter zostało wybite. 1 osoba została ranna. Niektórzy zaczęli już snuć swoje przypuszczenia, dlaczego wybrano taki cel ataku. Celem ataku drona w Moskwie było tajne biuro Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego na 10. piętrze wieżowca. Co najmniej 6 ministerstw zajmuje ten budynek. Biura są chronione przez strzegącą Putina Federalną Służbę Ochrony, donosi Igor Suszko, amerykański aktywista ukraińskiego pochodzenia. Był to już kolejny z serii ataków tego rodzaju na Moskwę i inne miasta rosyjskie, które władze rosyjskie przypisują Kijowowi. Władze Ukrainy nie potwierdzają oficjalnie tych oskarżeń. No i słusznie, bo może tego nie zrobili. Rosjanie czasami sami sobie robią krzywdę, a później obwiniają wszystkich naokoło. Znamy się na tym. Szukasz najnowszych wiadomości, dobrej muzyki, ciekawostek, wywiadów z interesującymi ludźmi? Włącz Radio Polonia Toronto. Z nami nie będziesz się nudził. To czas na wiadomości. Przegląd wydarzeń kanadyjskich minionego tygodnia przygotował Paweł Maślanka. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Z pewnością każdy z Państwa pamięta tak zwane paszporty covidowe lub jak je niektórzy nazywali przepustki. Otóż pomimo, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła zakończenie pandemii, a paszporty covidowe zostały wycofane w roku 2022, to w tegorocznym budżecie federalnym liberałów przewidziano na nie fundusze aż do roku 2026. Z nowo opublikowanych dokumentów wynika, że Urząd Zdrowia zawnioskował o zwiększenie finansowania programu paszportów covidowych i środków śledzenia. Urzędnicy tłumaczą, że ciągłe utrzymywanie paszportów służy dokumentacji medycznej oraz pomoże we wspieraniu środków, które mogą być przydatne w przyszłości. Rząd ma tu na myśli, o czym otwarcie mówi i do czego otwarcie dąży, przygotowanie nas do tak zwanej cyfrowej infrastruktury, przez co zostanie scentralizowany system monetarny, system medyczny oraz organy rządzące. Planowane to nie jest tylko na Kanadę, ale na cały świat, czego dowodem jest ogłoszenie w Genewie 5 czerwca bieżącego roku przez Światową Organizację Zdrowia i Unię Europejską podjęcia współpracy nad światową wersją paszportów szczepiennych. Dlatego jeżeli niektórzy myślą, że to już koniec z tym, co miało miejsce w pandemii, czyli zamknięcia i ograniczenia, to mogą się niestety bardzo zdziwić. Tymczasem Departament Finansów poinformował, że rząd federalny w ciągu pierwszych 2 miesięcy roku podatkowego 2023-2024 odnotował nadwyżkę budżetową w wysokości 1 500 000 000 dolarów. Wynik ten podany został w porównaniu z nadwyżką 5 300 000 000 dolarów
w tym samym czasie w okresie ubiegłego roku podatkowego. Inne interesujące dane to wzrost przychodów o 1,8%, czyli o 1,3 miliarda dolarów, wzrost wydatków o 3,9 miliarda dolarów, czyli aż o 6,6%, co rząd tłumaczy wypłacaniem zwrotów w celu ustalania cen zanieczyszczeń, a także wypłacaniem świadczeń dla seniorów, ale zapewniani jesteśmy, że wszystko to zostało częściowo zrekompensowane likwidacją wsparcia dochodów z powodu pandemii. Niestety wyższe stopy procentowe spowodowały wzrost długu publicznego o 22,8% od roku 2022. Premier Kanady Justin Trudeau, widząc ciągle spadające poparcie zarówno dla siebie, jak i dla swojej partii, postanowił zamydlić nam oczy i pożegnał 7 najmniej popularnych lub można powiedzieć najbardziej nielubianych przez Kanadyjczyków ministrów. Tak więc pozycję stracili minister bezpieczeństwa Marco Mandesino, minister sprawiedliwości David Lenetti, minister transportu Omar Al-Ghabra, minister do spraw zdrowia psychicznego Carolyn Bennett, minister rybołówstwa Joyce Murray, przewodnicząca Skarbu Państwa Mona Fortier oraz minister do spraw usług publicznych Helen Jasek. Większość z wymienionych była ostro krytykowana za decyzje, które narzucali na społeczeństwo w czasie pandemii, a które okazały się bezskuteczne w walce z koronawirusem. Tak więc po środowej burzy w rządzie na dotychczasowych stanowiskach pozostaje jedynie 1/4 obecnych ministrów, w tym Chrystia Freeland i Melanie Joly. Ważne zmiany w rekonfiguracji gabinetu to Anita Anand, która zostaje prezesem Rady Skarbu, Bill Blair, ministrem obrony, Dominic LeBlanc, ministrem bezpieczeństwa publicznego, Sean Fraser, ministrem infrastruktury, Pablo Rodriguez, ministrem transportu, Pascal Stonger, ministrem dziedzictwa, Mark Holland, ministrem zdrowia, Carla Quattro, ministrem sportu, Ahmed Hussein, ministrem rozwoju międzynarodowego, Mark Miller, ministrem imigracji, a Randy Boisseau, ministrem zatrudnienia. Przejdę teraz do polityki w naszej prowincji, gdzie ontaryjscy liberałowie wygrali wybory uzupełniające w 2 okręgach, w tym przejmując mandat należący wcześniej do konserwatystów. Obecnie liberałowie w Ontario nie mają lidera, chociaż jest 5 kandydatów, a liczba ich mandatów po kolejnych porażkach wyborczych bardzo zmalała. To zmieniło się jednak w czwartek, gdzie zwycięstwo w okręgu Scarborough-Guildwood w Toronto odniosła Andrea Hazel, a w okręgu Kanata-Carlton w Ottawie zwyciężyła Karen McCrimmon. Oznacza to, że liberałowie dysponują teraz 9 miejscami w ontaryjskim parlamencie, ale jest to nadal zbyt mało, ażeby uzyskać oficjalny status partii i z tym wiążące się dotacje finansowe. Kanadyjska branża ubezpieczeniowa poinformowała, że kradzieże samochodów są coraz częstsze, przez co w ubiegłym roku straciła ponad 1 miliard dolarów. W związku z tym niektórzy klienci otrzymują listy żądające zainstalowania urządzeń zabezpieczających w samochodach lub podwyższenie kosztu polisy ubezpieczeniowej. W listach tłumaczone jest, że bez zainstalowanego w pojeździe systemu śledzenia antywłamaniowego można spodziewać się znacznego wzrostu składki po odnowieniu. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują pokrycie kosztów instalacji do $400 plus podatek. Jak na razie o instalację urządzeń proszą takie firmy jak TD Insurance, Aviva, Intact i Desjardins. Biuro Ubezpieczeń Kanady podkreśla, że kradzieże samochodów podwyższają stawki, ponieważ $125 z każdej polisy jest właśnie przeznaczona na opłacanie skradzionych pojazdów. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o milionowych premiach w Centralnym Banku Kanadyjskim, a teraz dowiadujemy się o pracownikach rządowej agencji mieszkaniowej CMHC, którzy w ubiegłym roku
otrzymali około 27 milionów dolarów premii. Kanadyjski Związek Podatników przedstawił raport, z którego wynika, że 90% personelu, a dokładnie 2292 pracowników, otrzymało średnio 11 700 dolarów na osobę. Dyrektor federacji Franco Terrazano skrytykował premię, tłumacząc, że Kanadyjczycy potrzebują więcej domów, a nie więcej opłacanych dyrektorów i biurokratów rządowych. CMHC, czyli Canadian Mortgage and Housing Corporation, to rządowa firma oferująca ubezpieczenia kredytu hipotecznego i pomoc finansową w tworzeniu i ulepszaniu niedrogich lokali na wynajem. Rzecznik tej firmy, Claude Chabot, w odpowiedzi stwierdził jedynie, że premie uznawane są jako wynagrodzenie motywujące do lepszej pracy. Na marginesie, z danych CMHC wynika również, że liczba ich pracowników zarabiających ponad 100 tysięcy dolarów rocznie wzrosła pomiędzy rokiem 2018 a 2022 o 27%. Związek zawodowy Unifor poinformował, że od wczoraj 3700 pracowników sklepów spożywczych Metro rozpoczęło strajk. Dotyczy to 27 sklepów na terenie metropolii torontońskiej, które zostają zamknięte na czas strajku, ale apteki w ich lokalizacjach nadal pozostaną otwarte. Członkowie związku głosowali w tym tygodniu nad wstępnym porozumieniem osiągniętym na początku lipca, ale zdecydowanie go odrzucili i w 100% zagłosowali za strajkiem. Rzecznik Metro Ontario stwierdził, że jego firma jest rozczarowana decyzją związkowców, ponieważ przez kilka ostatnich tygodni negocjacji osiągnięto sprawiedliwe porozumienie, zapewniając podwyżki płac oraz poprawę emerytur i świadczeń dla wszystkich pracowników, w tym również dla pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Prezes Związku Zawodowego Unicor tłumaczy jednak, że decyzja o strajku została spowodowana odebraniem tzw. płacy z tytułu pandemii, podczas gdy firma odnotowała rekordowe zyski i gwałtownie zwiększyła wynagrodzenie dla swoich dyrektorów generalnych. Pozostając przy temacie strajków, to ten zdecydowanie może się odbić na naszej ekonomii. Otóż pracownicy portowi w brytyjskiej Kolumbii po raz drugi odrzucili wynegocjowane przez mediatora porozumienie. Członkowie związku głosowali za odrzuceniem oferty kontraktu, co oznacza przedłużenie strajku i uniemożliwia przemieszczenie przez prawie 2 tygodnie towarów wartych miliardy dolarów. Odrzucony przez pracowników czteroletni pakiet zawierał m.in. podwyżkę płac o 19,2% oraz premię za podpisanie kontraktu w wysokości 1 dolara 48 centów za przepracowaną godzinę do wypłaty. Komentując tą sytuację, premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że jest przerażony i nazwał decyzję związku nie do przyjęcia. To wszystko w dzisiejszym programie. Paweł Maślanka, Radio Polonia Toronto. Radio Polonia Toronto 107 FM. Radio Polonia. Tylko dla ciebie. Zawsze dla ciebie. Radio Polonia. No i proszę państwa, to byłoby na tyle w 1041 wydaniu polskiej telewizji Edmonton po dwutygodniowej wakacyjnej przerwie, która bardzo nam się przydała, bo odzyskaliśmy energię, naładowaliśmy baterie, czujemy się świetnie, no i przy okazji wiele nowych tematów wpadło nam jakby z rękawa. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Na przyszłość przypominam, że należy oglądać nasz program od początku do końca, bo wiele telefonów miałem od Was, dlaczego nie ma programu w zeszłym tygodniu i w tygodniu przedtem. Dlatego, że nie słuchaliście 1040 wydania dokładnie, w którym trzykrotnie zapowiadałem, że jedziemy na wakacje, na wesele mojej córki do Vancouver, do Victorii, na wyspę Vancouver i nie będzie nas przez 2 tygodnie w eterze. Ale już jesteśmy z powrotem. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i zapraszamy do następnego programu, który już w przyszłym tygodniu i będzie to numer 1042. Bye, bye. Poloneza, czas zacząć.
Uroczystość na Placu Katedralnym jest zwieńczeniem 12-letniej edukacji w szkole. Ten moment wzrusza maturzystów, ich rodziców, a także nauczycieli. Na próbach było trudno, ponieważ wiadomo, dużo ludzi. Nie każdy słyszy, nie każdy chce może słyszeć, nie każdy rozumie, ale w końcu myślę, że udało się fajnie. Polonez połączył w tańcu rekordową liczbę 140 par. Dla wielu to wydarzenie ma znaczenie symboliczne. Pokazujemy, że jesteśmy tutaj, że właśnie skończyliśmy szkołę, jesteśmy dumni z naszej narodowości. Nad widowiskiem pracowało 6 choreografów. Wszystkie szkoły tańczą, to naprawdę jest takie wydarzenie, nie wiem, roku. Toż na to się czeka, uczniowie się szykują. I rozpiera mnie taka olbrzymia duma, dreszcze emocji, że Polacy w środku miasta tańczą poloneza. To jest coś, co w naszych sercach zostanie na zawsze. Przed maturzystami dorosłe życie, ale wcześniej bal maturalny.